punkt szósty, oświadczenia i komunikaty. Proszę Państwa, w związku z tworzeniem listy miejsc do napraw chodników w ramach naszych środków priorytetowych, ja Państwu odczytam te punkty, które zostały nam jakby z zeszłego roku jeszcze. Czyli to jest Aleja Kijowska, chodnik od ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Zakątek, strona nieparzysta, likwidacja zanieczyszczeń chodnika. To jest ten narożnik przy skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego w stosunku do tego, co mówił Pan Ryszard. Po przeciwnej stronie tam jest taka dosyć rozległa kałuża się robi w czasie deszczu, nie do przebycia suchą stopą. Drugi punkt to jest ulica Królewska 82-84 od strony zaplecza. Takie tam jest miejsce, które też jest zalewane wodą. Chodzi o montaż kratki ściekowej, żeby tą wodę zbierać. Ona w chwili obecnej wylewa się ulicą aż na tam taką bramą koło kantoru Baksy i wypływa na ulicę Nowowiejską. Następnie ulica Łokietka 1. Tam jest taki kawałek chodnika, który prowadzi do sklepu kartów. Nie wiem, tam jest jeszcze podobno, że ma zlikwidowany, to prawda? Nie wiadomo. Prawda, tak? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Punkt czwarty. Ulica Królewska 61 przy przystanku autobusowym. Tutaj mamy taki przystanek linii 102. Tutaj jest taka bardzo głęboka zapadlisko przy takiej studzience telekomunikacyjnej. Ulica Odrowąża 50. Było takie zgłoszenie, zapadnięty krawężnik przy odpływie kartki ściekowej. Ulica Czarnowiejska 61 i nowe zgłoszenia tegoroczne. To jest ulica Nowowiejska przy Banku Ochrony Środowiska. Na narożniku jest takie zapadnięcie. Ulica Królewska 59, nie, przepraszam, to już było. Obniżenie i obniżenie wjazdu do Parku Krakowskiego od ulicy Czarnowiejskiej. Tam jest wjazd, który w chwili obecnej jest poprzez taki wysoki krawężnik. Mieliśmy chyba w zeszłym roku takie zdarzenie, ktoś tam się bardzo skarżył, że karetka pogotowia nie mogła znaleźć wjazdu do Parku Krakowskiego. Mieliśmy i z Parkiem Jordana takie zdarzenie i z Parkiem Krakowskim również. Główny, taki najbardziej dogodny w chwili obecnej wjazd jest od strony Alei z Buspasa. Tam jest najłatwiej wjechać, ale jako alternatywny jest też taki wjazd od ulicy Czarnowiejskiej, tylko że właśnie tam jest problem z wysokim krawężnikiem. I tutaj jest właśnie propozycja, żeby tam obniżyć ten krawężnik, żeby tam łatwo można było wjechać, a równocześnie z jednoczesnym zabezpieczeniem tego przed parkowaniem, przed zastawieniem tego poprzez takie słupki, które można demontować w razie potrzeby. Poza tym jeszcze z zeszłego roku, które nie zostały wykonane montaże słupków, to jest przy ulicy Chodowieckiego 5, dwa słupki i ruch Chodowieckiego Reymonta, wyjazd z lewej strony. Punkt drugi, ulica Karłowicza przy Olimpie, 3, Wrocławska 68, wjazd na drogę wewnętrzną, ulica Lea 24 przy piekarni, budka Lotto przy ulicy Lea przy Placu Nowowiejskim, lustro na skrzyżowaniu ulicy Ogrodniczek Urzędniczej, ulica Reymonta przy Krakusie, przejście dla pieszych, słupki przy ulicy Pomorskiej przy Muzeum Pomorska 4, Aleja Kijowska przy Rosmanie, ulica Kazimierza Wielkiego przed i za budynkiem niebieskim, to jest Nowowiejska 1, 1-3, takie mają numery. Nie, za już został zrobiony, przed tym. Skrzyżowanie. Tam jest Reymonta przy Krakusie? Tak. Tam dzisiaj jest przejście dla pieszych? Tak.
To już od tygodnia dzisiaj, są. Nie, ale dzisiaj kończyli słupki, są to ustawione do końca. To są te słupki, no takie grube. Dzisiaj tak, kończyli. Tak samo przy Lea 24 są zrobione i przy tym kioskiem lat to przy Lea też. Tak? Tak, tak. Proszę. Także, że cały czas teraz jest słupkowany. Przy Mazowieckiej. W placu Akcentowicza zrobili cały ciąg. Potem jest skrzyżowanie ulicy Szymanowskiego i ulicy Czarnowiejskiej. Skrzyżowanie ulicy Konarskiego i ulicy Czarnowiejskiej, skrzyżowanie ulicy Miechowskiej i ulicy Czarnowiejskiej, tam gdzie dawniej stał taka Buda. Buda, tak, to teraz jest po drugiej stronie. Ale mniejsza. To chyba ta sama. Ta sama. Niestety. Mi się wydaje, że mniejsza. Potem mamy ulicę Nowowiejską przy kantorze Baksy, tam były takie dwa słupki, to się usunęło. Róg ulicy Lea i ulicy Chocińskiej. Przy Wińczyku, ale jak Kijowska 13, Królewska 88, tam jest taki wjazd przy przystanku autobusowym. I plac inwalidów przy przejściach dla pieszych. I aleja 3 Maja Rejmana, to ta sprawa związana z dostępem do parku Jordana. Mieliśmy tam też takie zadania dotyczące oświetlenia ulicznego, więc przy ulicy Chocińskiej oprawa punktowa, tam w tym roku były wymienione 3 oprawy LED-owe na takie, które bardziej po pierwsze, że są wstosowane do oszczędne, a po drugie świecą bardziej tam, gdzie powinny świecić, a nie w niebo. Następnie wymiana opraw na placu ćwiczeń dla seniorów. I wymiana opraw na ulicy Stafa 5 oraz Lea 75 wzdłuż szpitala. Tam jest taki chodnik, prowadzący, właściwie łącząc taki trakt łączący ulicę Królewską z ulicą Lea, który jest dosyć uczęszczany. To pan radny Wojtasik zna ten teren. Wzdłuż budynku Lea 75, tam są takie lampy, które właśnie świecą w górę. Niebo. Zresztą jeśli chodzi o chodnik, wczoraj szliśmy, to jest dosłownie róg Kijowskiej Lea. Są 4 płyty, tak by się fajnie zapamięta. To jest kwestia prawdopodobnie wiadra piasku. Ulica jaka? Róg Kijowskiej Lea. Od strony Kętnowskiego. Można się szybko zrobić. Od strony szpitala. Chodź za Kijowskiem. Więc jeżeli Państwo jeszcze jakieś takie miejsca mają, to bardzo prosimy o zgłaszanie najchętniej drogą mailową, żeby to uzupełniać tą drogę. Proszę Państwa, na ostatniej sesji była duża dyskusja dotycząca przejścia dla pieszych przy ulicy Czarnowiejskiej. Nie wiem, czy do Państwa dotarła ta informacja, że ZIKiT też ten problem zauważył i jest planowane, że w tym roku będzie sygnalizacja śmierci na tym miejscu budowana w gazecie. Kilka artykułów było w różnych gazetach. W gazecie krakowskiej na ten temat był taki dosyć spokojny artykuł w Wyborczej, był bardzo, żebym go tak nazwał, taki emocjonalny, mówiąc oględnie. Prostym językiem napisany. Tak. Proszę Państwa, chciałbym też Państwu zgłosić taką sprawę, o której już kilka razy wspominałem w naszym gronie, mianowicie o prośbach komisariatu policji o dofinansowanie radiowozu. Jeszcze dzisiaj dzwonił Pan Komendant z prośbą o to, żeby nasza Rada przeznaczyła na ten cel 6300 zł. Bo tyle brakuje do tego drugiego radiowozu i zobowiązałem się, że przekażę Państwu na zakup samochodu. Na zakup, bo tam różne dzielnice, różne rady, różną kwotę na ten cel przeznaczają, jedne więcej. Myśmy, chciałbym przypomnieć, że sfinansowaliśmy już chyba wejście do naszej policji. Wejście policji do swoją drogą, tak, około 30 tysięcy złotych na ten cel przeznaczaliśmy tuż przed Euro 2012, żeby ten nasz komisariat nie przysparzał wstydu. Finansowaliśmy też, o ile pamiętam, już chyba dwa
radiowozy. Co najmniej. Więc to byłby trzeci. Nie wiem, jak Państwo odbierają. Mam pytanie, czy to jest tylko to jest ta dopłata 6 000 zł, pozostałe rady też dopłacają? 6 000 z tego co pamiętam, to około 30 000. Oni zawsze. Tak, 6 000 zawsze. To jeszcze podlega, 7 000 też. Studentka też. Czwórka chyba też już, nie pamiętam. W każdym razie różne rady. Panie Przewodniczący, oznakowany, czy nie było tego się bardziej wyrażał? Tam w sensie była kwestia, że jeden ma być oznakowany, jeden nieoznakowany. Oznakowany nie mogą mieć do kebabu przecież. To święcie Opel Insignia, gdzie jest dzielnicy. Albo pasa. Nie wiem, jakie są Państwa, jakie jest Państwa zdanie. Może łatwiej było zaproponować kupienie jakichś skuterów, motorów, rowerów. Może te rowery? Prośba była o radiobus. Z tymi samochodami to jest taki problem, że tak jak trzeba gdzieś dojechać i interweniować, to trwa, bo korki są w naszej dzielnicy. Parku to już w ogóle... Czy kiedyś kupowaliśmy jakieś ekskluzywne rowery, bo też nie pamiętam przez którą komisję, ale to było takie powiązane, tak? Ja na 6 000 to kosztuje. Na Straży Miejskiej. Na Straży Miejskiej, z Bezpiecznego Krakowa, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, za 6 000 płaciliśmy za 2 rowery. To kupujemy za rowery. Panie Wojcie, to czy dla policji zrobimy im zawody? Jeżdżą i się zepsują bardzo dobrze podobnie. To był sen, sprzętem z... Tak, ze wszystkim. Z kamizelkami, ze sprzętem. Nie, to nie, to nie, nie jest w pierwszym roku. Tak. Nie widziałem. Ja też nie widziałem. Jaki firmy te rowery? A to już takie szczegółowe. Ja przepraszam za spóźnienie, ale po prostu musiałem czekać na przyjazd policji. O, no to dobrze się mamy strzelił. My to właśnie... Radio się... Dołożyć się. To znaczy, jeśli mogę... No to może zdobycie zdanie. Załatwili sprawę? No załatwili sprawę. Nie. Bardzo, bardzo pozytywnie. Tam są 300 złotych mandatu. Zatrzymywanie w niewłaściwym miejscu, tak to się nazywa. A pan po prostu stanął sobie na środku skrzyżowania. To znaczy, jeżeli o mnie chodzi, to ja jestem przeciwna na takie zakupy, ponieważ no, z policją nie mam jakichś specjalnie dobrych sytuacji. Nie, znaczy no, sprawa jest prosta. Jeżeli panowie chcą dalej się wozić samochodami, to jeszcze za chwilę będzie dajcie nam na benzynę, tak jak już chyba, ale już na szczęście nie możemy. Także może faktycznie rowerek kupmy, jakiś skuterek. Kolejny radiowóz, który znowu nie dojedzie albo będzie bardzo zajęty. Ja bardzo często widuję policję stojącą pod różnymi miejscami, gdzie się można pożywić. No policjant też człowiek iść musi, ale jak ze strażą miejską nie mamy takiego problemu. Także, ale ja jestem bardziej w tym momencie naprawdę ze strażą miejską, przynajmniej współpraca ruszyła, jest bardzo dobra z policją. Ile razy dzwonię na policję, zawsze dostaję sygnał. To proszę sobie zadzwonić na straż miejską, bo nas to nie interesuje. Więc jeżeli z każdą interwencją mam dzwonić na straż miejską, no to może policja nie siedzi po prostu i odbiera telefony, mówi nie ma, jak to w tym starym komediach. Jest to niepoważne. Znaczy jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Żeby pismem po prostu zaproponować zamiast dofinansowania jakiejś części pojazdu, zakup innego środka do pomocy. Ja nie stoję w korkach. Które dokładnie nie stoi w korkach, bo mamy tutaj specyficzną sytuację w dzielnicy. Nikt nas, policja nas ale tak nie przyjdzie radiowozem, jeśli chodzi o blokowanie wjazdu, czy jakieś tam sprawy niezwiązane z zagrożeniem bezpieczeństwa w dużej życiu. Tak, to Tomek ma rację, tylko trzeba tak sformułować. Dziękuję pan radny Gręga, po kolei. Warunki atmosferyczne spowodowane za zimę jest łagodną, no ale te rowery to tak szczerze mówiąc nie są czynne maksymalnie pół roku. Z tego co pamiętam się gdzieś, nie wiem czy sponsorowali, czy finansowali te rowery, w szkole policja nie miała na stroje, bo tam mieli specjalne stroje do tego, które było cieplane skórnie, trzeba było kupić i tak, to takie to jest. No, bo tak wygląda straż miejska, natomiast policja, no to też specyfika też
działań policji w dzielnicy, no to oczywiście to nie jest tylko jedyny rower, ale są też dużo włamań, jest dużo nieumudzenia w burczkach, to niekoniecznie te rowery licują do tych zadań, które ma policja też, no i nie zawsze uważam, że no, to jest taka też moim zdaniem, pamięta komuś powiedzieć, że jeździ na rowerach, nie jedli, nie stali i tak dalej. Natomiast to też jest praca dość ciężka i wymagająca. I też te warunki oni powinni mieć takich mają. No, prawda jest też taka, że jeśli chodzi o budżet, no nie gwarantuje im takich warunków, że musieli się dopadać do komisariatu, żeby był wymalowany do różnych rzeczy, które sami sobie też nie mogą tego zesponsorować, czy nie mogą dodać sponsorów. Dzielnica też ma takie problemy, że my nie możemy pozyskiwać sponsorów. I jeśli to jest kwota, bo rozumiem, czasami występowano o duże kwoty, o 20-30 tysięcy i wtedy odmawialiśmy, natomiast 6 tysięcy, to czasami tyle dawaliśmy na ksero czy na inne wydatki, to moglibyśmy się silnie dzielić, gdyby dołożył się znacznie więcej, te 6 tysięcy dołożyć, no taka jest moja opinia, bo tyle. Pan radny, jak? Też uważam, że dać, bo koleżanka nasza dała przykład negatywny, ja tam pozytywny tu mówiłem do kolegi, prawda, że wzywałem za ostatnie dwa lata przynajmniej 3 razy policję, prawda, pod blok, bo gdzieś tam ktoś hałasował. Nie czekałem dłużej jak 20 minut, to było w nocy zawsze. 20 minut i dwóch funkcjonariuszy radiowych, prawda, stali, wpisali, tak. Zrobili co trzeba, powiadomili o wykonaniu tego, także ja mam dobre odczucia w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pan radny kryminalny program, tutaj i tak nie przyjeżdża radny, tylko przyjeżdża gdy kryminalny sprawa. No i też podejmuje się radowodą. Dziękuję bardzo. Pan radny Hoffman. Jeżeli akurat chodzi o ten komisariat, to zaobserwowałem, że problem z szybkością obsług interesantów nie wynika z braku szybkiego pomocy, ponieważ my koledzy tam pod kolegą samorządowym kolegą właśnie ukradnie rower, a 10, to do komisariatu jest bardzo blisko, poszedł tam zgłosić kradzieżę roweru i czekał półtorej godziny na zgłoszenie, w związku z czym to zgłoszenie już było wtedy takie pro forma. I mimo że zareagował szybko po zdarzeniu i była szansa jakaś jeszcze być może coś podjąć jakieś czynności, powiedział o co chodzi, odczekał półtorej godziny i dopiero wtedy do końca zgłoszenia, które się tutaj powiedział bezpośrednio. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię samego dofinansowania pojazdu czy też formy, no to nie wiem, no, inny, myślę, że samochód już, że samochody mają jakoś tutaj, natomiast kwestia na przykład skutera, rzeczywiście jakieś szybkości w takich sytuacjach, powiedzmy, gdzie skuter się powiedzmy pomimo korków jak przyciśnie, byłoby rozwiązaniem celowym. Nie wiem, na ile my tak naprawdę mamy na to wpływ, żeby o tym decydować, na co i przymusić do tego skutera, że nie są skutery. Pan radny Michalu. Znaczy ja myślę, że policja no, ma jakoś doprecyzowane, co najbardziej potrzebuje. Skutery, akurat policja nie jeździ na skuterach i tylko jest straż miejska, policja ma uczenie motory i samochody. No, w tym roku w budżecie na bezpieczeństwo i na policję no, dużo mniej pieniędzy zostało zarezerwowanych, więc myślę, że 6 tysięcy no, to nie jest jakaś kwota zawrotna, prawda? Proszę Państwa, bo to już tam tylko tak, bo jest, nie, ale chwileczkę, bo to jest taka kwestia, że żeby te 6300 zł przekazać, to gdzieś trzeba te 6300 zł zabrać. Więc tutaj jest jakby no, ten trudniejszy moment. Bardzo proszę. W związku z tym właśnie, co Pan Przewodniczący powiedział, ja mam mieszane uczucia. Po pierwsze, z jednej strony no, pasowałoby dać, bo inne dzielnice dały, prawda? W związku z tym no, nie bądźmy też tacy skąpi i skoro inne dzielnice dofinansowały, to i my też tam coś możemy dołożyć. Ale z drugiej strony, ja jestem przeciwny dofinansowywaniu policji, bo my powinniśmy podejmować takie działania, które właściwie większość mieszkańców usatysfakcjonują, natomiast kupienie jakiegoś jednego radiowozu, ja sądzę, że tego nawet nikt nie odczuje, po wzrostu bezpieczeństwa specjalnie też pewnie nikt i w związku z tym no, jestem taki trochę no, nie bardzo przekonany do tego dofinansowania. Ale to jak powiedziałem, z drugiej strony no, głupio nie dać, jak inne dzielnice też dały. Także mam dylemat. Dziękuję bardzo. Jedna ważna kwestia taka jest pragmatyczna. Jeżeli mają kupić, to kupią bez tych 6 tysięcy, a jak nie mają kupić, to nie kupią. Więc tutaj pod tym kątem jest nawiązanie do przedmówcy, że pytanie właśnie, że tutaj zabierzemy z czegoś i
przez to coś się nie wydarzy, czegoś nie zakupimy, jakichś zmian w dzielnicy nie będzie, przekażemy na coś, co i tak pewnie by się dokonało bez tych 6 tysięcy, bo koszt zakupu pojazdu jest daleko większy. To jest tak drobny ułamek, że nie wierzę, że ktokolwiek od tych 6 tysięcy uzależnia kupno pojazdu. No też z drugiej strony, jeżeli się do sklepu idzie i brakuje 6 tysięcy na samochód, to nie radzą. No chyba, że taki duży rabat. Ale też no, trzeba też zaznaczyć, że policja jest finansowana z budżetu państwa. Zasadniczo, prawda? Tutaj też trzeba mieć na uwadze tą główną zasadę. Bardzo proszę pana, żeby Wiedliger. Wokół bezpieczeństwa i policji. Jak wygląda, jak pani jest praca monitoringu finansowania przez nas monitoringu dzielnicy i przekazania jakichś środków? 3000 zł jest przeznaczone na monitoring gimnazjum nr 16. Na terenie, taki ogólnodostępny. A to nie, to takiego programu nie ma. Miał być koło Francuza swego czasu, pamiętam. No były różnego rodzaju programy planowane, jeden był taki nawet bardzo szeroki, to chyba było 2 kadencje temu, kiedy na bardzo szeroką skalę, w ogóle wtedy była taka dosyć moda na monitoringi zewnętrzne, ale w ostatecznym rozrachunku nic z tego nie wynikło. Okazało się, że po pierwsze koszty były bardzo duże, a też firma, która już tam były takie zaawansowane rozmowy, okazała się być taką firmą bardzo niepoważną, nic z tego nie wynikło. Pamiętam, no ponad 10 lat temu. Ale taki monitoring w naszej dzielnicy częściowo był, bo kamery te obrotowe były między innymi przy pracy inwalidów. Taka kamera była umieszczona i myśmy nawet mieli spotkania z policją, kiedy demonstrowali to jeszcze chyba w 4 punktach naszej dzielnicy. Na górce była. Znaczy, gdzieś były 4 kamery, że tego typu obrotowe na terenie naszej dzielnicy, które można było podgląd mieć tutaj przy Królewskiej. Jeszcze w budżecie na 2014 rok jest zaplanowana kwota 100 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, na monitoring Parku Jordana po tych wszystkich po tych dewastacjach pomników tego. Także też takie coś się pojawi. Bardzo proszę pana będą. Pan przygotowywałem z przedmówcą. Ostatnio miałem przygotować z członkiem zarządu Rady Dzielnicy 11 bodajże w Dużym Duchackiem i tam u nich jest od lat 6, żebym nie skłamał, sukcesywnie realizowany program monitoringu na połowie dzielnicy we współpracy z spółdzielniami mieszkaniowymi. To jakby jest jedyna dzielnica, z tego co się orientuję, w Karpackiej, na ten etap, znaczy ten program jest na tyle zaawansowany i on jakoś funkcjonuje. I podobne, jak on twierdzi, co wydaje mi się też warto rozwagi i jakoś przyszłościowo myśląc, można by się zastanowić, żeby tego nie przenieść u nas, że jakby statystyka tych takich drobnych przestępstw, od malowania bloków po drobną kradzież i jakie rozboje, spadła drastycznie, jakby wykrywalność sama tych przestępstw, bo bardzo często jest tak, że w związku z tym, że to jest bardzo duży obszar objęty, kosztowało horrendalnie ogromne pieniądze, ale one były robione sukcesywnie we współpracy, nie wiem, czy pół na pół z dzielnicą, czy więcej niż spółdzielnia, a potem nie dzielnica, nawet miasto się dokładało, bo jakby tak podchodem było rozpatrywane, że dużo przestępców takich właśnie drobnych rozbojów, nawet ma zasłoniętą twarz, to przechodzi 400 metrów i ją ściąga, a ten 400 metrów dalej jest ciągle objęty teren monitoringiem. Jakby dzięki temu ta wykrywalność jest tam wzrosła jak dużym poziomem. Więc jakby tylko zaznaczając przy tej okazji, skoro ta dyskusja w tym kierunku poszła, że w tym terenie Krakowa takie coś w sposób dość zintegrowany funkcjonuje i no, można się zastanawiać, czy u nas też nie powinniśmy docelowo kiedyś pomyśleć o tym, żeby w tym kierunku. Żeby inwigilacja była większa. A ta dzielnica bardziej niebezpieczna. Tak, jest inna specyfika, tak. Blokowisko. Tak, u nas są blokowiska, u nas mamy bardziej kamienicy. Bardzo proszę pani. Ja może powiem coś, co nie będzie tutaj powiedziane. Ja zawodowo jeszcze pracuję i pracuję również w takiej jednostce, która jest finansowana z budżetu państwa. I proszę państwa, nie ma takiej możliwości, ja nie mam takiej możliwości, żeby mi
ktoś dołożył pieniędzy. Dostaje pieniądze jednorazowo, które ma w budżecie. Oczywiście ten budżet jest dużo za mały i tak krawiec kraje, jakby materii stali. Ja mam samochody, park maszynowy, ten samochodowy mam taki, że mam samochody z 2002 roku po 600 tysięcy kilometrów na liczniku i jeżdżą po całej Małopolsce jeszcze, jak długo, nie wiem. I nie ma takiej opcji, żebym dostała, składam prośbę na inwestycję, chcę zakupić samochód, nie ma takiej możliwości. I żadna rada dzielnicy, nikt mi w tym względzie nie pomaga. Tylko muszę sobie radzić sama na tyle, na ile po prostu jestem w stanie. Więc takie argumenty, jak tu Państwo przytaczacie, że dzwoni się na policję i policja przyjeżdża tam po 10 minut, to jest ich powinność, bo po to oni są ustanowieni i tak ma być. A to, że czy oni mają pieniądze, czy nie mają, w dużej mierze, ja uważam, to jest moje zdanie prywatne, że to też w dużej mierze zależy od kwestii zarządzania, jak się po prostu gospodaruje tymi pieniędzmi. Wszyscy mamy mało. Generalnie rzecz biorąc, wszyscy mamy mało. Mało tego, że mało na infrastrukturę, to mamy jeszcze mało i na płacy. Wszyscy mamy mało. I ja na przykład, mimo wszystko, że jestem z budżetu finansowana, nie mogę liczyć na taki bonus, że na przykład rada dzielnicy da mi 6 tysięcy, bo brakuje do samochodu. Czy obojętnie ktoś, czy dostanę od jakiegoś sponsora. Więc powtórzę jeszcze raz. Tak krawiec kraje, u materiału staje. Jeżeli mamy na zbyciu pieniądze, to dajmy je. Ale czy mamy na zbyciu pieniądze? Pytanie pozostawiam do Państwa. Dziękuję bardzo. Pan radny, to pan może powoli z jednej strony to słyszę, co pani radna mówiła, a z drugiej strony tak sobie myślę, że jednak są kwestie właśnie tak co do zasady właśnie związane z bezpieczeństwem czy ze służbą zdrowia i na takiej zasadzie działa na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, że jednak powiedzmy nie jesteśmy tacy dogmatyczni. To też zależy od tego. Bardzo proszę. Na takiej zasadzie też byśmy mogli powiedzieć, że po co robimy badania profilaktyczne i szczepienia, no bo też to jest w ramach... Ale mamy na to pieniądze. No to też mamy Komisję Praworządności i Bezpiecznych Kraków. W tym momencie nie mamy pieniędzy i trzeba zadać, żeby dołożyć policję. Bardzo i proszę. Ja powierzam. Panie Przewodniczący, myślę, że tak, gdybyśmy mieli nadmiar, to faktycznie można dać. Natomiast ponieważ, tak jak tutaj było powiedziane, pieniędzy za dużo nie mamy, środki należałoby chociażby przeznaczyć właśnie na rozpoczęcie tego monitoringu w miejscach, gdzie on faktycznie jest potrzebny, chociażby po to, żeby poprawić nawet nie tyle, żeby... On działa po prostu odstraszająco. Profilaktycznie. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Więc jeżeli mamy dać 6 tysięcy na auto, które na dobrą sprawę nie wiadomo, czy ono będzie funkcjonować w naszej dzielnicy i czy to wpłynie na poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, to już lepiej dać te 6 tysięcy na chociażby rozpoczęcie budowy tego monitoringu zewnętrznego. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie padła propozycja co do finansowania tego zadania z jakiegokolwiek innego zadania, znaczy zdjęcia środków, w związku z tym zamykam dyskusję na ten temat. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Bardzo proszę. Tak, postaram się krótko wykorzystać ten punkt 6 oświadczenia komunikacji. Pierwsze, do wypadku, który informuję Państwa, że na ulicy Litewskiej rozpoczęto dzisiaj montaż dwóch bankomatów na chodniku. Bankomatów czy parkometrów? No parkometrów, oni powiedzieli, że bankomaty, ci już to robili. Na wielu ulicach. Tak. Dokładnie na chodniku, prawda, to znaczy fundamenty zrobili. Takie, prawda, pręty, kilka, prawda, to będzie przykręcone, prawda, do chodniku. To jest pierwsza sprawa. Drugi temat, to już pod kątem zarządu. Wcześniej, na poprzedniej sesji było poruszane ta sprawa alkoholu, sprzedaży alkoholu, że tym się zajmuje Rada Miasta.
czy zarząd naszej dzielnicy nie powinien jakoś wesprzeć ich, dlatego że jak ja tak obserwuję, to w naszej dzielnicy no, powstało bardzo dużo tego typu. Ulica Wrocławska, tam przy ulicy Obożnej, sklep monopolowy 24-godzinny. Tu, gdzie były zioła lecznicze sprzedawane naprzeciwko PZL-u, 24 godziny. Idę ulicą Mazowiecką, tu gdzie, było warzywa i owoce, taki betonowy zakrzyżek zaraz. Ale to mają, poszedłem krótnik tego, mają, mówię, cholera do wyboru. Ale ten kawałek dalej, tam gdzie było biuro podróży, też jest, prawda, takie śliczne butelki. My wiem, czy ten lewiatan przy tym rondzie bezimiennym, czy ten lewiatan nie sprzedaje alkoholu. Oczywiście, że sprzedaje. Jeśli sprzedaje, to na odcinku, na ulicy Mazowieckiej, na odcinku 100 metrów, naliczyłbym 3 punkty alkoholowe. Jeszcze to już poza naszą dzielnicą, ale jak wiaduktem się idzie na Azory, to po prawej stronie jest ten wielki, po lewej jest ten wielki sklep spożywczy, w którym jest alkohol zwykły, ale po prawej otworzyli też taką budę, gdzie był kiedyś warzywniak i tam też 24 godziny, prawda, piwko i alkohol. I dlatego, czy w naszej dzielnicy i w tej okolicy strasznie dużo tego powstaje, w związku z tym jakiś poziom. To był drugi temat. Teraz przechodzę do tematu trzeciego. Na ostatniej sesji miesiąc temu poruszaliśmy różne tematy. Ja nie chcę wszczynać, prawda, dyskusji i tak dalej, tylko no, muszę poinformować, prawda, Państwa to, co się ukazało, prawda, w publicystyce. Skończył się rok 2013 i określono, prawda, jakie były majstersztyki i buble w 2013 roku. Hity i porażki polityczne mijającego roku wybrali to publicyści. I tak dla przykładu, prawda, powiem, że jako majstersztyk przeprowadzenie przez rząd ustawy ograniczającej OFE. Jako bubel rekonstrukcja rządu. To, co mnie bardziej interesuje. Jako bubel lansowanie przez episkopat gender jako nowego diabła, czyli klęska medialna biskupów. Ale jako majstersztyk określono, jak dzięki narodowcom żołnierze wyklęci zostali powszechnie uznanymi bohaterami polskiej historii. Akurat uzasadnienie, prawda, tego daje profesor Klaus Bachmann, profesor politologii Szkoły Wyższej Polityki Społecznej. I przytoczę takie najważniejsze akapity, no tak, żeby nawiązać do tego, o czym mówiliśmy, a nie ukrywam, prawda, że daje mi to pewną satysfakcję, ponieważ ja poruszałem to miesiąc temu, a jak czytam, to tak jak gdyby, prawda, to co pisze ten profesor, to jak gdyby to powstało na moje zlecenie. Cytuję. Mężczyznawcy wiedzą, że ten, któremu udaje się zainicjować dyskusję i zaproponować pewne słowa klucze, które potem przewijają się w debacie, posiada dużą przewagę nad innymi dyskutantami. Po prostu decyduje on o tym, o czym się dyskutuje, co też oznacza decyzję, o czym się nie dyskutuje. I na przykład w ubiegłym roku nie było dyskusji na przykład o tym, czy warto stawiać pomniki, czy nazywać pracę i ulicę i tak dalej. Ale zamiast tego rady miejskie w całym kraju stawiały pomniki często bliżej nieznanym żołnierzom wyklętym. I tak ościły nowe skwery, place i ulice. To jest majstersztyk polskiej prawicy roku 2013. Sposób, w jaki udało jej się podsunąć mediom, swoim adwersarzom, bardzo bliste określenie, które potem zostało niemal powszechnie zaakceptowane. Określenie żołnierze wyklęci ma ustawiać pod wspólnym dachem prześladowanych przez władze PRL ludzi, którzy ze sobą wiele wspólnego nie mieli. To, co ich łączy, ale niemal wyłącznie po śmierci, to to, że ktoś ich rzekomo wyklął, cokolwiek to ma znaczyć, represje, morderstwa, tortury, czy po prostu to, że się o niektórych formacjach nie mówiło. Żołnierz wyklęty czyni takiego żołnierza ofiarą, a ofiary dziś to ci, którzy z założenia mają rację i których nie wypada indagować o to, dlaczego zostali ofiarami. W ten sposób walczący z przekonania, czyli zwykli rabusie, ludzie bez wyjścia i nadziei, znajdują się w jednym wspólnym worku ofiar komunistów. Chodzi o to, aby za pomocą słów wytrychów tworzyć sztuczne, ale historycznie ugruntowane antagonizmy. W ten sposób w naszym kraju bez komunistów będziemy mieli radykalnych, niezłomnych antykomunistów, którzy będą mogli walczyć z tymi, którzy nie powołują się na bliskie dziedzictwo wyklętych i sami nie roszczą sobie pretensji do tego, że ktoś ich wyklął. I ostatnie zdanie. Między Bukiem i Odrą polskie samorządy stawiają kolejne pomniki wyklętych.
nawet na terenach, gdzie ich nigdy nie było i nie mogło być, gdzie wobec tego też nikt nie mógł ich wykryć. To tylko po prostu, ponieważ to się wiązało z tamtą dyskusją, to pozwoliłem sobie, prawda, zabrać Państwu parę minut, żeby to przytoczyć, co wybrali publicyści za rok 2013. Bardzo dziękuję. A kto to napisał? Profesor Klaus Bachmann, profesor politologii Szkoły Wyższej Polityki Społecznej, publicysta, a jak sobie przypominam, to ta szkoła znajduje się w Warszawie. Ja też się polecę, że spotkałem się na nazwisku. Bardzo proszę. Ponieważ na ostatniej sesji też była mowa o tejże uchwale dotyczącej ograniczonego postoju na terenie naszej dzielnicy i podejmowaliśmy. Była dość gorąca dyskusja. Był artykuł prasowy, w którym dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego stwierdził, że ponieważ uchwała nie została zanegowana przez niego, ponieważ ona tylko sprawdzali tylko pod względem prawnym, czy te zapisy są konstytucyjne, natomiast nie sprawdzali, czy zmiany, które zostały dokonane, różnicują mieszkańców strefy pomiędzy sobą. No i w związku z tym, jeżeli jakiś mieszkaniec zaskarży, to podejmą taką interwencję. Następnego dnia, po tym, że artykule, złożyłem takie pismo do urzędu o sprawdzenie w tym punkcie tego zapisu. Nierówności traktowania, tak jest. Rzecznik KIT-u stwierdził, że nie wiem dlaczego im to tyle czasu zajęło, ponieważ wiedzą, że to może być powodem uchylenia całej uchwały. Przygotowana jest przez KIT zmiana wykreślająca ten zapis, ale ona będzie przedstawiona dopiero 29 radnym na sesji do przegłosowania. Natomiast uchwała wchodzi w życie 1 grudnia. Dziękuję bardzo. Pan Marcin podjął tutaj kwestię, taki argument pełnościowy, natomiast w tym samym zakresie to mnie jeszcze Janka też zapytał przy okazji, czy nie można by tej uchwały zaskarżyć pod tym kątem, o tym, o czym panie przewodniczący rozmawialiśmy wtedy po, że tak powiem, tej prezentacji dla mieszkańców, mianowicie, że w trakcie konsultacji społecznych w ogóle nie przedstawiono tego, że będzie to się ograniczać do 4 ulic. A potem dopiero po tych konsultacjach to zostało dodane, czyli po prostu meritum po prostu tej strefy na terenie naszej dzielnicy nie został w ogóle podjęty w tej konsultacji społecznej. Po prostu co innego było przedmiotem konsultacji, a co innego stworzono. Po prostu jakby ten zapis dotyczący 4 ulic był tak skandaliczny, że przecież by te konsultacje się skończyły pożarem tej szkoły po prostu. No to, może dobrze, że się być może był to czyjś zamysł. Nie wiem, Janek, twoim zdaniem, czy jeżeli na przykład w konsultacji społecznej nie podnosi się tego argumentu, czy na przykład 4 ulic... Znaczy nie, no generalnie to była poprawka była później wprowadzona. Oczywiście od jednej później na sesji. Bo to było poprawka na sesji. Ja wiem, tylko panie Adamie, chodzi o to, że ta poprawka tak naprawdę diametralnie zmieniła treść uchwały i siłą rzeczy ta poprawka nie była przedmiotem tych konsultacji. Ale radni miasta uchwalają. Mają prawo dać poprawkę do uchwalania uchwały. Ja wiem, tylko pytanie, czy jeżeli taka poprawka tak fundamentalna została, że tak powiem, uchwalona, czy po takiej fundamentalnej poprawce nie należało raz jeszcze po prostu przeprowadzić konsultacje społeczne. I to ze względu właśnie to, co mówi pan Marcin, właśnie ta zasada równościowa, ale tutaj całe to esencjalne negocji uległo zmianie tak naprawdę i trzeba byłoby tą zabawę konsultacyjną zacząć od początku. Ale to nazwiemy zabawą, natomiast tutaj nie ma takiego powiązania, że jeżeli radni wniosą jakąś poprawkę, to wtedy te konsultacje nie są wiążące w tym zakresie, że jeżeli że nie może się już zmienić projekt uchwały. No więc tak było w tym przypadku i zresztą ta poprawka była taka strasznie ważna, jakby dotarło do różnych ludzi.
ludzi po długim czasie, bo jednak nie było takie wcale jasne od samego początku, jakby dojrzewało, że to jest jednak wybory. I mam nadzieję, że zostanie naprawdę. Bardzo proszę. Nie ma przewodniczącej komisji komunalnej, ale ja tutaj rozmawiałem z nim ostatnio odnośnie takiej propozycji zmiany organizacji ruchu na ulicy Witewskiej. Tak jakby do członków komisji komunalnej taka prośba, żeby ewentualnie się też przyglądnąć temu, to znaczy wyprowadzić ruch jednokierunkowy na ulicy Janikewskiej, bo Janikewska jest tak ciężko mówiąc do przejechania, z tego, że są przez ruch jednokierunkowy. Ale teraz jak będą te parkomaty, to ja się też sobie pomyślałem, że na pewno się zmieni sytuacja. Ci ludzie zaczną coś robić, bo w tej chwili po jednej i po drugiej nie można przejechać. Będzie jeszcze gorzej tak. Czy jak tam będą parkomaty, no to bo wiadomo, już miejsca parkingowe muszą być wtedy precyzyjnie oznaczone zgodnie z prawem, czy wtedy w ogóle po obu stronach tejże litewskiej będzie można stawać, bo przecież tam jest tak wąsko, że być może to będzie właśnie. Coś idzie naprzeciwko, to drugi musi się wycofać. No zaczynamy, ale jeżeli już na ten temat mówię, to żeby w którą stronę był? Do Wrocławskiej, tak? A ten co na to jeżeli nie jeżeli nie do Wrocławskiej, czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie.